W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach ma dla mieszkańców gminy i powiatu kilka cennych rad. Pierwsza dotyczy zabezpieczenia naszych domów i mieszkań przed ewentualnymi włamaniami. Jak wiadomo, w tym okresie często wyjeżdżamy, jesteśmy zabiegani, a nasza nieuwaga i nieostrożność działa na korzyść złodziei. Jak się okazuje, przed nieszczęściem uchronić nas mogą stare, sprawdzone sposoby. Często prośmy o pomoc najbliższego sąsiada. Tak naprawdę to on jest najlepszym obserwatorem. Nie wpuszczajmy osób nieznajomych na klatki schodowe. Możemy też zabezpieczyć się w bardzo dobre zamki, które zabezpieczą nasze mieszkanie przed tak naprawdę zwykłym złodziejem. Okres przedświąteczny to również duży ruch na ulicach. Zwróćmy tutaj szczególną uwagę jako kierujący przede wszystkim na pieszych, poruszających się, przechodzących przez przejścia dla pieszych. Pieszym również przypominamy o obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Taki mały element odblaskowy naprawdę może nam uratować życie. Jesteśmy wtedy bardziej widoczni dla tych kierujących, kiedy już jest zmierzch, kiedy zapada szybciej ciemno. Nieoznakowani piesi to jeden problem, drugi to brawura na drodze. Pamiętajmy również o tym, że właśnie okres grudniowy to też bardzo trudne warunki atmosferyczne, które panują na drogach. Często jest ślisko, pada śnieg, błoto powoduje to, że nasz samochód właśnie dłużej hamuje. Nasza ostrożność i rozwaga mogą uchronić nas przed nieszczęściem, bo chodzi nie tylko o to, aby w okresie świątecznym bezpiecznie dotrzeć do bliskich, ale także o to, aby bezpiecznie od tych bliskich wrócić do domu.